Debata Polskiego Radia 24. Dzień dobry, przy mikrofonie Jerzy Jachowicz. Gośćmi dzisiejszego programu są pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog i filozof społeczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Pan profesor Waldemar Paruch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, politolog. Dzień dobry, witam państwa. I pan profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Proszę państwa, o dwóch sprawach dziś chciałbym pomówić. Pierwsza to Marsz Niepodległości 11 listopada i związane z nim różne sprawy. I druga rzecz o polityce polskiej, albo powiedzieć mógłbym ściślej, polskiej polityce wynoszonej za granicę oczami prominentnych przedstawicieli Polski, różnych. Zaczniemy od pierwszego, ponieważ tydzień temu skończyliśmy dosłownie jednym zdaniem, dwóch dziś nieobecnych gości zdążyło powiedzieć po jednym zdaniu o Marszu Niepodległości, a był obecny pan profesor Jacek Reginia-Zacharski, który nie pozwoliłem, bo już nie było czasu, ale dziś mamy czas. Panie profesorze, mamy follow-up w stosunku do tego Marszu Niepodległości, bo oto znany profesor Andrzej Fryszke powiedział tak, a właściwie napisał: Marsz Niepodległości nawiązuje do faszyzmu całą swoją istotą. Co pan na to? No, trudno jest mi komentować taką bardzo osobistą wypowiedź pana profesora. Mój Boże, no każdy ma prawo do skojarzeń takich, jakie mu przyjdą do głowy. Ja takich skojarzeń nie mam, nie podzielam absolutnie takiej opinii. Zresztą no, nie zauważyłem nawiązań do faszyzmu w czystej czy w brudnej, nieczystej postaci, w związku z czym, jeżeli mnie pan redaktor zwolni z obowiązku odpowiedzi na to pytanie, no to... Proszę. Mój Boże, no, potraktujmy to jako licencja poetyka. Historia marszów niepodległości no już ma ładnych parę lat. Rzeczywiście różnie się działo, natomiast trzeba odnotować rzecz taką, że przed 2015 rokiem no to chodziło do dosyć częstych prowokacji, które się przeradzały właściwie w regularne bitwy uliczne. Potem od 2015 roku no atmosfera zdecydowanie, no trudno powiedzieć, że przycichła. Natomiast właściwie takie poważniejsze incydenty się nie zdarzały. No, mieliśmy dosyć mocno nagłośnioną sprawę z roku ubiegłego. Ja bym to też wiązał z pewną aktywizacją strony, nazwijmy to, przeciwnej Marszom Niepodległości. No i cóż, i tyle. Natomiast tegoroczne zachowanie... No, ono właściwie o parę kroków chyba wykracza poza wcześniejszy standard, dlatego że no, w istocie jest to działanie, no, powiedziałbym, no jednak mimo wszystko prowokacyjne, dlatego że myślę, że wykładnia prawna, tutaj prawnicy powinni się wypowiedzieć i pewnie się wypowiedzą w tej kwestii. Ona, no, powiedziałbym, jest wątpliwa dla decyzji o delegalizacji czy odmówieniu zgody na realizację marszu. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wiadomo, że niezależnie od tego, czy ta zgoda będzie, czy też jej nie będzie, ten marsz się odbędzie. Natomiast no, w ten sposób dosyć istotnie wyeskalowany został poziom napięcia. Bardzo dziękuję za tę wstępną wypowiedź. Teraz poproszę pana profesora Arkadiusza Jabłońskiego. Też dziś jest nowa informacja, chyba się wczoraj w nocy się ukazała, że minister sprawiedliwości, prokurator krajowy złożył rewizję nadzwyczajną wobec tego ostatniego sprzed tygodnia
decyzji Sądu Apelacyjnego Warszawskiego, który zabronił organizacji marszu, powołując się na kazus pewien niespełnienia tego zobowiązania, tego pozwolenia, ponieważ sąd uznał, że to ten marsz odbywał się wedle zasady cykliczności, a taka cykliczność to co najmniej 3 lata po kolei bez przerwy. Uznano, że ponieważ w zeszłym roku ten marsz ze względu na epidemię był także odwołany, choć faktycznie się odbył, no to z tego pretekstu skorzystano i zakazano marszu. A jak powiadam, minister sprawiedliwości, prokurator krajowy wniósł rewizję nadzwyczajną, no i Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał, a więc zostanie spełniony pewien drobny postulat pana profesora Zacharskiego, że wypowiedzą się w tej kwestii prawnicy. No i dotychczas też się wypowiadali prawnicy, tylko jacy? Pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Niepokoi fakt, że wszelkie próby nawet instytucjonalizacji tego marszu, jak wiemy w stulecie obchodów odzyskania niepodległości, taka próba została podjęta, to jednak ze strony władz Warszawy następuje ciągła jakaś, no niczym moim zdaniem nieuzasadniona próba podważania sensu takiej formy obchodów dnia odzyskania niepodległości. Pytanie dlaczego? Dlaczego tak się robi, mimo że, tak jak pan profesor Regina Zacharski zauważył, no ten marsz już się wpisał w pewną tradycję obchodów dnia niepodległości. Ja mam wrażenie, że tutaj stoją za tym jakieś takie trzy główne przyczyny. Po pierwsze, no jest to jakaś taka chęć psucia święta Polakom, osłabienia woli uczestniczenia w tym marszu normalnym ludziom warszawiakom, a więc nie grupom, tylko zorganizowanym. I ta próba delegalizacji, takiego podważania, mówienia, że to jakieś faszyści maszerują, no ma stale właśnie osłabiać jakby wolę uczestniczenia w tym marszu zdecydowanej większości Polaków. Po drugie, myślę, że to jest ciągle jakiś taki sygnał wysyłany gdzieś w świat, na zachód, że to są nielegalne demonstracje sił antydemokratycznych i tak to się próbuje przedstawiać. No przy okazji wskazuje się na potrzebę wsparcia Zachodu, bowiem no to, co się dzieje w Warszawie, no to jest tego taki pokaz tego, co może się dziać jakoby w całej Polsce. No ale chyba taką wisienką na torcie, ale takim kluczem tego wszystkiego, no jest obrona przed ukazaniem własnej słabości ideowej. Mogliby przecież podjąć jakąś dyskusję nad własnym dziedzictwem niepodległościowym. Myślę o tych wszystkich, którzy sprzeciwiają się takiej formie uczczenia tego święta. Wiemy, że w polskiej tradycji, w Polsce w 20-leciu międzywojennym, no przecież istniał realny spór nawet o datę obchodów Dnia Niepodległości. Więc jakby się chciało podjąć jakąś rzeczową dyskusję, jakąś próbę zastanawiania się, czym ma być ten Dzień Niepodległości, no to można by na przykład próbować wskazywać na jakieś inne daty, no tworzyć jakąś własny pozytywny przekaz związany z tym świętem, a nie tylko proponować negację. Ale wydaje mi się, że właśnie te przyczyny, o których wspomniałem, składające się na taką negatywną reakcję, no to jest przy okazji obraz działań całego albo tego obozu, prawda, opozycyjnego, politycznego, który no jest skupiony głównie wokół Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Zanim poproszę pana profesora Waldemara Parucha, chciałbym dodać do tego, że jednym z uzasadnień tego negacji tego marszu w ustach pana Rafała Trzaskowskiego jest to, i to powtarzał kilka razy w tym roku, że prawica zawłaszczyła sobie to święto, a nawet nie prawica, tylko właśnie nacjonaliści, neofaszyści zawłaszczyli sobie to święto, no i wobec tego oni są temu przeciwni. I druga uwaga, to ja bym, panie profesorze, tu mówię do pana profesora Regini Zacharskiego, jednak nie bagatelizował tego określenia pana Andrzeja Fryszkę o faszyzmie, który tam całą swoją istotą widoczny jest w tym marszu. Po pierwsze dlatego, że to jest wybitny historyk, uznany badacz dziejów Polski XX wieku. To jedna rzecz. Jestem bardzo daleki od bagatelizowania. Ja po prostu nie podzielam i nie dostrzegam takich objawów. Daleki jestem od bagatelizacji, bo słowa padają przecież mocne. No tak, tak, ale ja o tyle tutaj jeszcze pozwoliłem sobie na taki krótki komentarz, dlatego że te słowa pana profesora Fryszkę skojarzyłem z wypowiedziami pana Werchostata, byłego komisarza Unii Europejskiej, który tak określił marsz z 2017 roku, bardzo liczny, chyba około 100-tysięczny, wtedy taki właśnie społeczny marsz, można powiedzieć, obywatelski, który powiedział, że przez Warszawę w odległości niedalekiej od Oświęcimia przemaszerowało 60 tysięcy faszystów. Więc no, to tworzy pewien, te słowa pana Fryszkę tworzą pewien obraz Polski, no bo to nie mówi ktoś, kto jest osobą nieznaną. Natomiast mówiąc, mogę przypomnieć panom, bo być może tego nie pamiętacie, ale była w 2004 roku słynna sprawa tajnej współpracy rzecznika rządu pani Małgorzaty Niezabitowskiej, pierwszego rządu takiego łamanego, solidarnościowego, którego szefem był pan Tadeusz Mazowiecki. I w 2004 roku wyszła sprawa jej współpracy. I pani Niezabitowska w takim słynnym artykule w Rzeczpospolitej zatytułowanym Prawdy jak chleba, powiedziała, że jakaś nieznana pani o porze, w której dostarcza się mleko, do niej, do domu dotarła i poinformowała ją, że jakieś materiały w IPN-ie się odnalazły. Mówię o tym dlatego, że później wielu publicystów sugerowało, że to pan profesor Andrzej Fryszkę, historyk, który miał dostęp do aktów IPN-u, do archiwów IPN-u, przepraszam, był tą panią, która o 6 rano doniosła o tym, że pani i to posłużyło pani Małgorzacie Niezabitowskiej do uprzedzenia tym tekstem Rzeczpospolitej tej ewentualnej współpracy, która już nie będę teraz dalej zawracał głowy. Więc przypominam to, że jednak nazwisko pana Andrzeja Fryszkę wielu ludziom coś mówi. Pan profesor Waldemar Paruch. Proponuję państwu kilka nowych warstw spojrzenia na temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, jako pierwszym. To jest problem, przed którym stoją naukowcy, bo my jako naukowcy mamy obowiązek dawać świadectwo wiedzy naukowej. Profesor Andrzej Fryszkę jest wybitnym historykiem i niewątpliwie profesor wie, do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo czytałem rozliczne opracowania naukowe, skąd się wywodzi faszyzm. I że relacje między faszyzmem a ruchem narodowym, a na pewno w Polsce, to były przedzielone niesamowitymi barierami. Faszyzm nie korzystał z ruchu narodowego. Faszyzm był dziedzictwem spustoszenia ideowego, jakie wywołał w myśli europejskiej marksizm. Nie bez powodu i Benito Mussolini, i Adolf Hitler byli powiązani z nurtem socjalistycznym. Nie bez powodu w nazwie partii
hitlerowskiej mamy słowo socjalizm. Nie bez powodu Mussolini był socjalistą i potem dokonał fizmy w tym ruchu socjalistycznym. Nie bez powodu dzień 1 maja III Rzeszy był świętem narodowym. Zapewne mało kto pamięta, że tego święta nie mogli Polacy obchodzić na ziemiach okupowanych, a obchodzili je Niemcy. Nie bez powodu taki był standard III Rzeszy, jaki był nawiązujący kolorystycznie przecież do ruchu wywodzącego się z marksizmu. Sam Hitler w iluś powiedziach mówił, że zbierał kwiatki do swojego programu z różnych nurtów, sam nie pamięta z jakiego nurta. Przede wszystkim zaczerpnął z marksizmu jeden mechanizm. Według Adolfa Hitlera, jak i Lenina, jak i Marksa, Engelsa, Mussoliniego, Stalina, mechanizmem rozwoju jest walka. To jest element, który Karol Marx wniósł do myśli politycznej i on jest obecny i w ruchu komunistycznym, i w ruchu faszystowskim. I nie ma żadnych relacji między narodowcami a faszystami. Dzisiaj relacje między partiami, nurtami ideowymi opisuje nie się w postaci linii, że mamy na jakimś biegunie lewym lewicę, na biegunie prawym prawicę, tylko za pomocą podkowy, gdzie na skrajach podkowy mamy skrajną ze skrajną prawicę. I ładunki przepływają między skrajnymi końcami podkowy. Nie bez powodu bardzo wielu nazistów, hitlerowców zapisało się później do partii komunistycznej w NRD. To było im bardzo łatwo się przesiąść z jednego biegu na biegun drugi. Natomiast przejście po podkowie całej tej linii jest bardzo trudne, wręcz na niewykonalne i warto po prostu o tym pamiętać, warto o tym po prostu mówić. Ponieważ no, naukowcy mają obowiązek dawać świadectwo wiedzy, nie tylko swoim własnym poglądom politycznym. Oczywiście te poglądy polityczne mamy, ale one się nie mogą publicznie sprzeniewierzyć z naszą wiedzą, jaką posiadamy. To jest perspektywa pierwsza. Perspektywa druga to jest pytanie, w jakim stopniu mogą być władze samorządowe upolitycznione. No, Rafał Trzaskowski wyraźnie udowadnia, że jest prezydentem tylko i wyłącznie, nie tylko jednej strony sporu politycznego w Polsce, nawet fragmentu tej strony, bo to jest taki wyraźnie radykalizm lewicowy. Przypomnijmy sobie udział prezydenta w marszach strajku kobiet i tym podobnych marszach organizowanych przez radykałów. Co się wtedy na tych marszach działo? Jak one były w relacjach do ówcześnie obowiązującego prawa? Pamiętamy te wypowiedzi i zachęty do tych marszów i w jakiś sposób te marsze nie próbowały być dezawuowane przez pana prezydenta. Natomiast tutaj pan prezydent no, konsekwentnie walczy z tym marszem, powodując, tworząc taką atmosferę koniecznej prowokacji. Nie z powodu pan redaktor wspomniał, że w latach 2007-15 były rozliczne prowokacje. My o tych prowokacjach wiele wiemy na podstawie taśm, które zostały później upublicznione. To słynne rzekome spalenie budki. No, budka się spaliła pod ambasadą rosyjską, ale rzekomo manifestanci mieli ją spalić. Wiemy dokładnie z tych taśm, że to wcale nie manifestanci, że to były wyraźne prowokacje. Nie bez powodu po 2015 roku tych prowokacji po prostu nie ma. A przypomnę, że władze samorządowe są po to, żeby ułatwiać życie mieszkańcom, żeby być służebne wobec mieszkańców. To ta władza ma być najbliżej mieszkańców. Tutaj mamy całkowite oddalenie pana prezydenta od potrzeb społecznych, bo jest niewątpliwie potrzeba społeczna. I kwestia trzecia perspektywa patrzenia. No jeżeli sędziowie w dwóch instancjach ten marsz uznali za niecykliczny, to jest proste pytanie, to co w Polsce jest marszem cyklicznym? Bo jeżeli odliczymy uroczystości religijne, to nie znam żadnej uroczystości świeckiej, która by się tak mocno wpisała cyklicznie w życie społeczne właśnie ten marsz. Tutaj to zaskarżenie, które złożył minister Zbigniew Ziobro, prokurator generalny do Sądu Najwyższego, pokazuje nonsensowność wyroków sądowych, orzeczeń sądowych pierwszej i drugiej, a zwłaszcza w drugiej instancji, no bo wychodzi na to, że pan redaktor i my wszyscy rok temu oglądaliśmy fantasmagorię w telewizjach, a Kierkegaard nie wiadomo do czego się odnosił. To odnosił się do marszu, którego rzekomo nie było. Z orzeczenia sądu można byłoby taki wniosek po prostu wyciągnąć. Jest to kolejna kompromitacja niestety sądów w Polsce. No i no jest ten problem. No. My już to wiemy, że te sądy się wielokrotnie kompromitują, no ale teraz orzekają już w taki sposób, że trudno nie rozumieć, dlaczego chyba bodajże 80% Polaków nie utożsamia sądu z wymiarem sprawiedliwości. Uważa, że sądy nie wyrokują sprawiedliwie, no bo taki wyrok się upowszechnia. No to jaki tu jest element sprawiedliwości? To jest wręcz element fałszu w takim wyroku i warto o tym po prostu mówić. I perspektywa czwarta chodzi także o to, żeby w tego marszu niepodległości podpalić znowu Polskę. W tym sensie, żeby podnieść emocje w debacie politycznej, żeby zmusić obóz rządzący do jednoznacznego odnoszenia się do tego, co zostanie opowiedziane o tym marszu. My nie wiem, jak będzie ten marsz wyglądał. Wiemy, że na pewno się odbędzie, ale potem będą różne narracje. Możemy sobie dzisiaj, jak siedzimy, zbudować narrację niektórych mediów odnośnie tego Marszu Niepodległości i będziemy mieli ten przekaz o faszyzmie, prawda, o brunatnych koszulach i tym podobne rzeczy. Pewnie dojdzie być może też do jakichś nieskoordynowanych wystąpień, bardzo radykalnych haseł, które mogą być też głoszone, bo już nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć, bo jak się wyprowadza na ulicę kilka
kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi, to nie da się tego kontrolować. Taka jest mechanika życia społecznego. I chodzi o to, żeby potem znowu zaatakować Polskę na arenie międzynarodowej, mówiąc, że władze tolerują, i tu właśnie mamy wchodzić ta narracja, którą zaprezentował pan profesor Andrzej Fryszkę, a w Parlamencie Europejskim dosyć politycy liberalni i lewicowi prezentują, że faszyzm wyległ na polskie ulice. I trzeba przeciwko temu jednoznacznie prezentować argumenty dezawuujące takie poglądy, bo one się sprzeniewierzają wiedzy, jaką my we trzech niewątpliwie na temat faszyzmu posiadamy. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy któryś z panów, pan profesor Jacek Erginia-Zacharski albo pan profesor Arkadiusz Jabłoński, chcieliby do tego dorzucić? Jeśli mogę, to tak, bo myślę, że warto wrócić do skądinąd zacnej na niwie historycznej postaci profesora Fryszkę. Ja myślę, że bo my teraz z jednej strony występujemy jako ludzie posiadający pewną wiedzę historyczną, ale z drugiej strony też występujemy w jakiejś tam mierze, panie redaktorze, proszę wybaczyć, jako publicyści. I myślę, że ta wypowiedź profesora Fryszkę, nie sądzę, żeby ona została poparta jakimś wywodem historycznym, z którym można dyskutować, w związku z czym ja bym to wpisywał właśnie w wystąpienie publicystyczne. Rzeczywiście bardzo szkodliwe, bo profesor Fryszkę z pewnością ma świadomość, że to będzie rezonować nie tylko w Polsce, ale będzie rezonować również poza granicą. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy pan profesor Arkadiusz Jabłoński? Ja bym jednak wzmocnił to stwierdzenie dotyczące tego, czym powinniśmy jako naukowcy służyć. Ja zgadzam się tutaj z tym, że można w różnych rolach, gdyby też w tej chwili raczej w roli komentatorów publicystycznych występujemy niż profesorów, no ale jednak to, co jest służeniem prawdzie i nie podawaniu do publicznej, prawda, czy też nie informowaniu fałszywym, jak to było w przypadku, jak to jest w przypadku nazywania tego marszu faszystowskim, prawda? No bo co by, można by tutaj chyba różne przymiotniki próbować stosować, ale faszyzm to powinno być coś, co powinno nas wszystkich oburzać, nazywanie tego marszu faszystowskim. No a profesor, który w ten sposób formułuje i tak określa ten marsz, no to jak mówię, no sprzeniewierza się, bardzo mocno sprzeniewierza się prawdzie. I to trudno nazwać tylko licencją poetyką. To jest, myślę, jednak pewne działanie, które ma znamiona budowania pewnej niepotrzebnej atmosfery, prowokacji wobec tego wydarzenia, które będzie miało na pewno miejsce 11 listopada. Bardzo, bardzo dziękuję. Tym głosem zamknąłbym sprawę 11 listopada, Marszu Niepodległości. To już wkrótce, w najbliższy czwartek. Zobaczymy, jak będzie przebiegał. Ja na pewno na krótko się zjawię, choć nie wykonam całej trasy od Ronda do na Błonia Stadionu Narodowego. Chciałbym, pan profesor Waldemar Paruch zakończył swoją wypowiedź taką jakby wprowadzając mnie na ten drugi tor, o którym chciałbym powiedzieć, mianowicie o tym, że jednak te wypowiedzi różnych osób trafiają także na łamy mediów zagranicznych i kształtują obraz Polski. Ale chciałbym, żebyśmy teraz poświęcili swój czas na rozmowę o tym, co nazwałbym atakami na Polskę przez naszych rodaków za granicą. Ale rodaków znanych. I tu chodzi mi o to, że dlatego chciałbym o tym mówić, że w ostatnim tygodniu, można powiedzieć, mamy całą serię tego rodzaju wypowiedzi, którą rozpoczął pan
Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, odbierając nagrodę w Niemczech. Później następną osobą była pani adwokat, współtwórczyni tak zwanych Fundacji Wolnych Sądów, bardzo znana działaczka w środowisku prawniczym, pani Sylwia Gregorczyk-Abram, która sama napisała tekst do Der Spiegla, wzywając, apelując o zablokowaniu Polsce funduszy za naruszanie zasad praworządności. Następnie grupa trzech znanych prawników, pan Jacek Dibuła, pan Roman Giertych i pan Mikołaj Pietrzak. Ten ostatni jest mało znany, to jest szef Izby Warszawskiej Adwokatów. Zwrócili się do Trybunału Karnego w Hadze, oskarżając Zbigniewa Ziobro i prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego o popełnianie na liczące w tysiące przestępstw przeciwko obywatelom. I wreszcie pan profesor Tomasz Grodzki, który dla mediów w Danii również mówił o groźbie reżimu totalitarnego, który rozkwita w Polsce. A pan Tusk mówi, że jeżeli nie zostanie, ale to już w kraju, dołożę jeszcze pana Tuska, że jeżeli nie zmieni się po najbliższych wyborach ekipa rządząca, to nad Polską zapanują ciemności. Ale pana Tuska wyłączyłbym z tego, żebyśmy tu nie mieszali, tylko wspomniałem o tym. Natomiast skupili się na tym, dlaczego za granicą takie atomowe ciosy padają ze strony naprawdę bardzo znanych Polaków. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Myślę, panie redaktorze, że to jest jakby dalszy ciąg tego, co można by nazwać uruchamianie zagranicy jako formy walki z rządzącymi. Przy czym tym razem to już nie bezpośrednio tylko politycy to czynią, ale mamy tu do czynienia z sytuacją, w której to osoby, które należą do elity życia społecznego, w ten sposób próbują przeciwko Polsce uruchamiać opinię publiczną, przynajmniej tą europejską. Mnie się to wiąże właśnie z tą wypowiedzią czy z postawą pana profesora Andrzeja Friszkę. Z jednej strony nazywa się jakieś wydarzenie faszystowskim, a z drugiej strony pan Adam Bodnar w swojej wypowiedzi czyni Polskę krajem, który nie tylko zawdzięcza coś kulturze prawnej, zewnętrznej, no tutaj w tym wypadku niemieckiej, ale wprost wzywa do jakiejś odpowiedzialności za sytuację w Polsce właśnie szeroko rozumiane społeczeństwo niemieckie. No, a myślę, że w podtekście jednak odnosi się do władz niemieckich, no bo nie potrafię sobie inaczej zinterpretować sformułowania, w którym to pan Adam Bodnar mówi, że powinni zrezygnować z jakiejś formy delikatności wynikającej z faktu odpowiedzialności za to, co się działo za sprawą III Rzeszy w Polsce, no i że teraz powinni umieć reagować w sposób stanowczy. No, głosy pana Tomasza Grodzkiego, pani Sylwii Gregorczyk-Abram są w podobnym tonie, w którym to własne rządy określa się autorytarnymi. Widzi się jakieś zagrożenie, całkowicie zagrożenie utraty suwerennej niepodległości, czy też wolności, może w ten sposób
przez obywateli i znowu szuka się jakiejś ochrony polskich obywateli przez no, jakieś siły wewnętrzne. No, jak ja to mówię, to aż się narzuca na jakieś pytanie, no, gdzie jest granica tego, co zwłaszcza czynny polityk, marszałek Sejmu może powiedzieć za granicą. Jak można przedstawiać tylko Izbę Senatu jako obrońcę demokracji i wolności, twierdząc, że pozostałe instytucje państwa polskiego właściwie są przeciwko społeczeństwu naszemu. No a to co robią prawda panowie adwokaci wymienieni, zaskarżający prokuratora generalnego, no to już to chyba pan redaktor sam w swoim dosyć satyrycznym tekście, prawda, dotyczącym polskiej palestry, która ma chyba ambicje nie tylko bycia, prawda, elitą adwokatury czy też sędziowską w Polsce, ale ma te ambicje europejskie, światowe, wszechświatowe, prawda, no to chyba z takich pozycji próbują występować, oskarżając no, o rzeczy całkowicie trudne zresztą do jakiegoś zakwalifikowania prawnego. Główne postacie życia no właśnie nie tylko politycznego, ale i władze są w jakimś sensie część władzy w Polsce przed Trybunałem Karnym w Hadze. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor Waldemar Paruch. Spróbujmy podzielić tych wypowiadających się poza granicami na trzy grupy, bo status tych wypowiadających jest różny. Pierwsza grupa, chyba w tej materii najmniej istotna, to ta, którą nazywamy celebrytami, albo ludzi, którzy sobie uzurpują bycie celebrytą, korzystając z wolności słowa właściwej do demokracji, różne, że tak powiem, bajki, głupoty mogą opowiadać i to po prostu czynią. To pozostaje pytanie o lojalność wobec własnego państwa, państwa zamieszkania, czy też obywatelstwa tegoż państwa, które niewątpliwie posiadają. No i to jest problem bardziej, chyba najbardziej moralny. Nie tyle może polityczny. Natomiast drugą grupę stanowią ludzie zaufania publicznego, bo i zawód adwokata, i zawód sędziego są to ludzie zaufania publicznego. No i tu się zaczyna problem. Czy można te osoby, które pan redaktor wymienił, nadal do tych zawodów po prostu zaliczać, którzy posługują się fałszem? No bo proszę państwa, no ten wniosek skierowany do Trybunału w Hadze, jakie tysiące przestępstw przeciwko obywatelom, jakieś konkretne by się po prostu przydały w tej materii. Czy można tych ludzi nadal do tej grupy po prostu zaliczyć? A jednocześnie pokazała się informacja bodajże wczoraj, jak to jeszcze w latach 50. i 60. oraz 70. prokuratorze Federalnej Republiki Federalnej Niemiec Karlsruhe, ponad 90% zasiadających tam prokuratorów, bodajże 10 na 11, należało do NSDAP. No to niech się może raczej tym zainteresują panowie, którzy składają wniosek do Trybunału w Hadze. Znamy przecież, że to środowisko zawodowe jest bardzo mocno zorientowane na Platformę, a co do filoniemieckiej orientacji Platformy raczej wątpliwości tutaj mieć nie możemy. No i trzecia grupa, i to już jest najgorsza sytuacja, są to ludzie, którzy sprawują urzędy Rzeczypospolitej lub takowe urzędy sprawowali. Mam tu na myśli dwóch polityków, notabene także akademików, pana profesora Tomasza Grodzkiego, pana doktora habilitowanego Adama Bodnara, kiedy ich obowiązuje bezwzględnie lojalność wobec Rzeczypospolitej. Pan profesor Tomasz Grodzki jest trzecim wedle konstytucji piastunem najwyższej władzy Rzeczypospolitej. Warto też było, żeby otoczenie pana marszałka Senatu, nie oczekuję tego od samego pana marszałka, zapoznało się z tym, co to jest autorytaryzm. On tam mówił o państwie autorytarnym. Jest od tego literatura, jest nawet w języku polskim ta literatura. Sam popełniłem kilka tekstów na ten temat, bo warto wreszcie się dowiedzieć, czym jest autorytaryzm i się o tym autorytaryzmie po prostu opowiada. Ten system polityczny i zjawiska autorytaryzacji są naprawdę zbadane i od profesora jakichkolwiek nauk, także nauk medycznych, należy wymagać jednak ścisłości w rozumowaniu. A mówi to trzecia osoba w państwie. I to już nie jest tylko skandal polityczny, bo być może czas na to, o czym mówił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz, poddać w Senacie pod głosowanie ten immunitet. Bo jeżeli Senat ma być ostoją demokracji, to warto, żeby sam Senat się oczyścił w tej materii i odniósł się do sprawy immunitetu pana marszałka Senatu, profesora Tomasza Grodzkiego. No i jeszcze mamy pana doktora habilitowanego Adama Bodnara. To porównanie Polaków do zwierzątek, przypisywanie Niemcom roli mentora w kontekście, kiedy jeszcze w prokuraturze federalnej niemieckiej
działacze NSDAP zatrudnieni przez tyle lat i tak naprawdę decydowali o ściganiu przestępstw w Republice Federalnej Niemiec. Pewnie należałoby się jeszcze przyjrzeć, kto sprawował urzędy sędziowskie w Republice Federalnej Niemiec. No to i mówienie tego publicznie w Republice Federalnej Niemiec, no nie mówienie, czytanie, bo to był tekst czytany z jakiejś kartki, no jest problemem, bo to doktor habilitowany nauk prawnych. Proszę sobie przypomnieć, że ten pan był rzecznikiem praw obywatelskich, a w pewnym czasie historycznym jego zastępcą była pani Sylwia Spurek. To jest ta pani europoseł, konsekwentna zwolenniczka aborcji i ta, która broni jajek przed konsumpcją, czyli konsekwentna zwolenniczka weganizmu. Jak ten urząd wtedy, szanowni państwo, funkcjonował? O jakich my prawach człowieka mówimy w sensie instytucjonalnym? Też wiemy, że pan doktor habilitowany Adam Bodnar jest wykładowcą akademickim. Jakie treści są przekazywane na tych wykładach? W jaki sposób jest kształtowana świadomość studentów? Podejrzewam, że nauk prawnych, bo pewnie na takim kierunku studiów pan doktor habilitowany wykłada. I tu mamy już nie tylko problem moralny, nie tylko problem prawny, polityczny, ale mamy także problem instytucjonalny. Jest pytanie, co Rzeczpospolita z tym powinna zrobić? Czy nie będą potrzebne jakieś regulacje prawne? Ponieważ to, co zrobił marszałek Senatu, to absolutnie nie tylko musi być napiętowane w programach publicystycznych, ale się do tego po prostu odnieść także na poziomie rozstrzygnięć, moim zdaniem, prawnym. Tak po prostu być nie może. Bardzo, bardzo dziękuję za te wstępne opinie. A teraz poproszę pana profesora Jacka Reginie-Zacharskiego. No ja zgadzając się z taką bardzo precyzyjną diagnozą i analizą pana profesora Parucha, no myślę, że chciałbym jeszcze dorzucić do tego ogląd z zupełnie innej strony, bo myślę, że w szczególności na zachodzie Europy tutaj ostoją takiej narracji jest no niewątpliwie Parlament Europejski, ale wiele mediów. No to jest jeden z dosyć istotnych i takich bijących po oczach wręcz kierunków narracji. Jest budowanie takiej opowieści przez ugrupowania, nazwijmy to, progresywne, że oni są, te ugrupowania, czy ten prąd, nie wiem, czy intelektualny, czy polityczny, po prostu ideologiczny, jest jedyną ostoją przed faszyzmem, nazizmem, brunatnymi koszulami i tak dalej. W związku z czym, ponieważ takie zjawiska no, tak naprawdę we współczesnym świecie, a na pewno w Europie, na zachód od Bugu, nawet jeżeli one się pojawiają, bo się przecież pojawiają, one w istocie są marginalne, w związku z czym, ponieważ nie jest to istotny faktor polityczny, w związku z czym trzeba go wymyślić. I poprzez budowanie i konsekwentne, i długotrwałe, i bardzo intensywne takiej opowieści trzeba to po prostu utrwalać zarówno w szerokim, że tak powiem, odbiorze społecznym, jak i też u siebie. Bierze się to oczywiście z pewnej pustki też ideowej, a tu warto jest zauważyć, że te osoby, czy nie wiem, czy bo to chyba niedobre słowo, te osoby czy te głosy, od których pan redaktor zaczął, one się po prostu wpisują w taki dualizm, w taki manichejski trochę obraz świata, nie mając nic innego do zaproponowania. W ten sposób po pierwsze identyfikują same siebie, po drugie wpisują się w jakiś taki ruch, który no, rzeczywiście na zachodzie Europy wydaje się być bardzo poważny i potężny, rozbudowany, dysponujący i środkami, i kanałami informacyjnymi. W związku z czym myślę, że poza oczywiście wnioskami z tej diagnozy pana profesora Parucha, myślę, że to na takim, powiedziałbym, metapoziomie stanowi jakieś tam w mojej ocenie precyzyjne wyjaśnienie w ogóle samej, no niech będzie, genezy zjawiska. Bardzo, bardzo dziękuję. A ja chciałbym jednak jeszcze zapytać panów, czy nie da się także tego stworzyć, takiej wykładni tego wszystkiego, co się dzieje, taką no, prostą, banalną, niemal truizmem, intencją, czy też motywem i ściśle krajowym. Ściśle krajowym, mimo że to wszystko się dzieje, o czym mówimy, za granicą, te wypowiedzi. Mianowicie jest to walka z tym rządem o zmianę rządu. Po prostu.
pan profesor Arkadiusz Jabłoński? Na pewno w jakiś kontekst walki z rządem, w tym wszystkim, co czynią wspomniane osoby za granicą, jest obecny. Ale wydaje mi się też, no najbardziej oczywiście ten wątek jest obecny, gdy idzie o wystąpienia osób będących czynnymi politykami, takimi właśnie jak choćby pan marszałek Tomasz Grodzki. Ale już gdy idzie o pana Adama Bodnara, mam wrażenie, że jest w tym też taka potrzeba zaistnienia w przestrzeni tego życia, nazwijmy to naukowego, poza granicami. To by to jakoś nawiązywało do tego, co powiedział pan również pan Jacek Reginia-Zacharski, prawda, że jest pewne ideologiczne zapotrzebowanie na pewien typ głosów i ono jest, i to już jest moja własna interpretacja, ono jest lepiej nagradzane, ono jest milej widziane. W ten sposób można zaistnieć w przestrzeni publicznej, można liczyć na jakieś nagrody, można liczyć na jakieś stanowiska w takich czy innych stowarzyszeniach i wydaje mi się, że jest to także motywacja działań wielu ludzi należących do elit intelektualnych, kulturowych w Polsce. Oni często mają takie poglądy, no i dlatego łatwiej im zaistnieć właśnie w tamtej przestrzeni przekazu. Natomiast często także te zainteresowania, te własne poglądy, no także są podporządkowywane tym oczekiwaniom tych, do których się mówi, tych, dla których się pisze, tych, którzy nas za te, prawda, nasze wystąpienia nagradzają. No i w przypadku Adama Bodnara, no wydaje się, że no, ta niezręczność nawet polegająca na dosyć no, takim mało przygotowanym językowo odczytywaniu prawda, tekstu, no wydaje się być przejawem tego, o czym prawda, wspomniałem. Także walka z rządem, owszem, ale także taka próba budowania własnej pozycji w świecie nauki europejskiej, czy w ogóle w świecie elit europejskich, jest też mocno obecne w motywacjach działań wspomnianych osób. Dziękuję bardzo. Pan profesor Waldemar Paruch, co sądzi? Niewątpliwie celem jest walka o władzę. Wedle tej strategii nakreślonej na początku 2016 roku już, czyli ulica i zagranica. Zwróćmy uwagę, co ostatnie tygodnie nam udowodniły, że kwestia ulicy w wydaniu Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej nie zadziałała, ponieważ wiemy już, że te manifestacje warszawskie w którąś tam niedzielę efektu wielkiego nie przyniosły, ani nie były masowe, to po pierwsze. Po drugie, nie zarezonowały społecznie w jakiś sposób istotny. Po trzecie, były już, wiemy, organizowane po to, żeby można do nich było nawiązywać w Parlamencie Europejskim i tam tak naprawdę się ujawnili organizatorzy tej manifestacji, jako wiemy, dlaczego Donald Tusk mówi, że nie jest organizatorem tej manifestacji, tylko na tą manifestację zaprasza. Tam to zostało wyjaśnione w Parlamencie Europejskim. Nie doprowadziło to do żadnego przełamania w opinii publicznej w Polsce, bo żadne sondaże takiego przełamania po prostu nie zanotowały. A jeszcze tutaj jeden element bardzo istotny, że Donald Tusk do tych ludzi wygłosił przemówienie, to prawdopodobnie ci ludzie się takiej treści nie spodziewali, bo on tam zaczął mówić nagle o patriotyzmie. Do Rzeczypospolitej, a tam zgromadzeni prawdopodobnie chcieli usłyszeć hasła i chcieli zdobywajcie pałac prezydencki, żeby go odbić z rąk złej władzy. Tam takie teksty nie padły i tego zrozumienia tam wyraźnie nie było. To na co sobie nie poradził na tym, jest zagłuszany przez tą grupę narodowców z panem Bąkiewiczem na czele. Teraz się uruchamia konsekwentnie za granicę, bo to jest równoległe działanie. Jest tylko to o tyle bardzo przykre, mówię jako obywatel Rzeczypospolitej, że do złudzenia przypomina to przełom lat 80. i 90. XVIII wieku. No to wówczas też urzędnicy ówczesnej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a przypomnę, że Szczęsny był hetmanem wielkim, jeździli do Petersburga i wygłaszali tam różne mowy. I w ten sposób dzisiejsi urzędnicy Rzeczypospolitej Najjaśniejszej także jeżdżą
na Zachód i także tam proszą o interwencję, proszą także o to, żeby się zagranica wtrąciła w sprawy polskie, rzekomo występując w obronie wolności, w obronie interesów, systemu politycznego Rzeczypospolitej. Realnie chodziło oczywiście, chodzi o władzę, żeby tę władzę po prostu przejąć. Dynamika wewnętrzna bowiem w Polsce nie wskazuje na to, jakby Platforma zyskiwała cokolwiek w ciągu ostatnich miesięcy. To nawet to skonsolidował, ale nie jest w stanie przekroczyć owych 5-6% poparcia społecznego w Polsce, to wynika z bardzo prostej diagnozy społecznej. Tylko taki odsetek, czyli mniej więcej co czwarty wyborca w Polsce akceptuje ten model polityki, którą Platforma Obywatelska serwuje od lutego 2016 roku, czyli owej totalnej opozycyjności, a liderzy na czele z Donaldem Tuskiem tej formacji nie zamierzają z tej strategii zrezygnować. Po prostu inaczej nie są w stanie prowadzić polityki. I tutaj zagranica będzie na nowo aktywizowana. Jest tylko pytanie, w którym momencie liderzy Platformy Obywatelskiej zderzą się i uderzą w interesy kluczowych państw zachodnioeuropejskich. Już to wyraźnie widzimy w kontekście planu odbudowy, że to blokowanie planu odbudowy dla Polski to nie tylko straty, jakie ponosimy my, obywatele Rzeczypospolitej i sama Rzeczpospolita, ale te pieniądze, które Polska ma otrzymać w ramach funduszu covidowego, są już dawno policzone w obrocie gospodarczym w Europie. One uderzają w interesy wielkich koncernów europejskich. W którymś momencie te koncerny zażądają uruchomienia tych pieniędzy, bo one miały przynosić tym koncernom określone zyski. Te zyski już są policzone. One już prawdopodobnie przewidziano, co zostanie wykonane, jak będą te zyski skonsumowane. Dlatego też jest ten ultimatum, że do połowy listopada bodajże Unia Europejska żąda, żeby Polska spełniła ten dyktat postawiony na forum Parlamentu Europejskiego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. I to niewątpliwie powinniśmy wszystko rozpatrywać łącznie, bo to jest przemyślana strategia. To nie są działania przypadkowe, one się układają w bardzo wyraźną całość. Bardzo, bardzo dziękuję za rozszerzenie naszej perspektywy dotyczącej tego, na czym się skupiliśmy, nad tymi jednostkowymi wystąpieniami zagranicznymi i pokazanie, rzucenie tego wszystkiego na szersze tło. Cieszę się też, że pan profesor Paruch przypomniał o tym przemówieniu Tuska i podkreślaniu motywu patriotyzmu jako głównej siły, która ma kierować tymi ludźmi. Ale chcę panom powiedzieć, to tak tylko nawiasem mówiąc, zanim poproszę jeszcze pana Jacka Regenie-Zacharskiego, że oto wczoraj stworzył Donald Tusk nową definicję patriotyzmu. Nowa, całkowicie. A brzmi ona tak. Patriotyzmem jest... Z patriotyzmem mamy do czynienia wtedy, kiedy wszystkie ugrupowania opozycyjne zjednoczą się pod moim przewodnictwem w walce o zdobycie władzy, o odebranie władzy PiS-owi. To będzie patriotyzm. To tak nawiasem mówiąc tylko, a chciałbym jeszcze, tak proszę, usłyszałem, że ktoś chce coś dodać do tego. Jeśli można, to można by to stwierdzić jednym zdaniem, cytując, trawestując Ludwika XIV. Donald Tusk, demokracja to ja. Prawda? To można, należałoby chyba tak tę definicję patriotyzmu, którą pan redaktor przed chwilą przytoczył za przewodniczący Platformy Obywatelskiej. I co to ma wspólnego z demokracją? To warto takie pytanie retoryczne oczywiście postawić. Panie profesorze, do pana profesora Jacka Regenie-Zacharskiego. Pół minuty. Czy chciałby pan coś jeszcze do tego, do tej naszej dzisiejszej dyskusji dodać? To tak myślę, że spróbuję taką klamrą zamknąć te wątki, które się pojawiły, bo właściwie wspólnym mianownikiem czy wspólną cechą, która łączy te wszystkie wątki, jest walka o władzę, ponieważ no, niech będzie zracjonalizowanie tych wysiłków, no, wymyka się możliwościom poznawczym, chociażby z powodu tego, o którym mówił pan profesor Paruch, bo to rzeczywiście mamy wręcz empiryczne potwierdzenie, że to jest mniej więcej co czwarty wyborca aktywny, który zgodziłby się poprzeć właśnie taką formację, taką wizję, nie wiem, czy Polski, wizję polityki. I tak naprawdę wszystko się sprowadza do władzy, to trawestujmy dalej i tak naprawdę trzeba by powiedzieć,
wszystko to ja, bo pan redaktor przecież przywoływał patriotyzm, nie demokrację, w związku z czym demokracja to ja, patriotyzm to ja, praworządność to ja, no wszystko to ja. Uniwersum. Uniwersum. Tak jest. Uniwersum bardzo, to ja. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Uczestnikami dzisiejszej debaty byli, którym ja osobiście bardzo dziękuję. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panów profesorów. Dziękuję panu redaktorowi. Pan Waldemar Paruch. Dziękuję. Profesor. Do widzenia. I pan profesor Jacek Reginia-Zacharski. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.